Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj na Pustyni Błędowskiej udało mi się dojechać konno tutaj i postanowiłam nagrać dla Ciebie wideo dotyczące pewności siebie w zmianach. Ale zanim opowiem Tobie nieco więcej na ten temat, to podzielę się z Tobą krótką historią. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyszło mi do głowy, żeby kupić konia. Pamiętam, jak w sumie jako 5-letnia mała dziewczynka zetknęłam się z końmi i to była wielka miłość od pierwszego wejrzenia. Ale to marzenie mogłam spełnić dopiero 25 lat później, w wieku 30 lat, gdy tak naprawdę było mnie na to stać i mogłam to marzenie zrealizować. I to był taki moment, w którym miałam bardzo dużo na głowie, pracowałam praktycznie od rana do wieczora. Nie byłam też pewna, czy finansowo uda mi się podołać tej sytuacji. Ale coś w środku mówiło mi, że to jest bardzo ważne marzenie. Jeśli go nie spełnię, będę tego, krótko mówiąc, bardzo żałować. I co się stało? Pojawili się różni ludzie wokół mnie, którzy mówili, a po co ci to, a na co? Ale najbardziej trudny głos to był ten głos wewnętrzny, który mówił, a... Koń się odzywa. A propos... Najbardziej trudny to był ten głos wewnętrzny, który podpowiadał, że no, może ci się nie udać, a jak nie podołasz finansowo. Więc to był taki wewnętrzny sabotażysta, który nie chciał dopuścić do sytuacji, w której ja zrealizuję to, co jest dla mnie ważne, spełnię swoje marzenie. No i krótko mówiąc, zaproszę konia do mojego życia. To są takie momenty w naszym życiu, w którym pojawia się problem utraty pewności, czy ja podążam rzeczywiście we właściwym kierunku. Czy mi się coś nie wydaje, czy mi się coś nie uroiło. I jeśli te myśli wyglądają w ten sposób, że może lepiej pozostać przy status quo, może lepiej nie realizować tego marzenia, że może to marzenie być niebezpieczne, może mogę stracić pieniądze, mogę wcale nie być zadowolona, to z dość dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie mówi ci tego serce, tylko mówi to twoje ego. A jeśli mówi ci to twoje ego, no to cóż, najprawdopodobniej nie ma racji. Dlaczego nie ma racji? Dlatego, że ego jest takim tworem, który opiera się na tym, co już było. I projektuje te wszystkie historie, te wszystkie lęki na przyszłość. Natomiast przecież nie masz szklanej kuli i nie wiadomo, co się wydarzy. Jak kiedyś powiedziała Margaret Thatcher, 97% problemów, u których myślimy, nigdy się nie zdarzy. I myślę, że w takiej sytuacji utrzymanie kierunku, utrzymanie pewności, że to, co Cię prowadzi, jest tą właściwą ścieżką, jest kluczowe. Bo pamiętaj, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyś Ty miała pewność w środku, nie szukała jej na zewnątrz, nie czekała, aż ludzie rozwiążą Twoje problemy, aż powiedzą Ci, jak masz żyć. Oczywiście można w ten sposób funkcjonować i to jest wybór każdej z nas, ale myślę, że wiele kobiet niestety funkcjonuje według prawideł, które są wytyczone przez innych. No i te kobiety często trafiają do mnie i nie są szczęśliwe w życiu. Właśnie chcą coś zmienić, czują, że to już nie jest ten etap, żeby podążać za tym, co wyznacza im społeczeństwo, co zaplanowała być może dla nich rodzina. Tylko chcą zacząć realizować siebie. A nie ma nic piękniejszego, niż móc realizować siebie, bo w tym momencie my napełniamy to naczynie, którym jesteśmy i dzięki temu paradoksalnie możemy się dużo bardziej dzielić tym z innymi. A jeśli interesuje Cię temat pewności siebie, to zapraszam Cię serdecznie na warsztaty, które odbędą się w najbliższym czasie w Poznaniu i w Katowicach. Możesz sprawdzić i kupić bilety na stronie www.martagierlińska.pl/sklep. Do zobaczenia.